Coś innego przecież mógł, żeby może zrobić tam, żeby może zrobić tam, Duka Zespoł! Czujesz się faktycznie, jakby cię zesłał Bóg, ale tak naprawdę chyba swoim rodzicom bardzo wiele zawdzięczasz. No, gdyby nie oni to widać, to teraz... Naprawdę. Honorata i Sławomir Dobkowie. To dzięki nim stoi ten człowiek tutaj. Wracając z Leszczyn, słyszeliśmy w radiu, że jeden z kibiców nazwał ciebie ojcem sukcesu w tym sezonie. Ty też tak uważasz? No ja nie wiem, no jeśli tak uważają, to niech tak będzie. Nie no, szczerze mówiąc, nie będę tu wszystkich jakby brał na siebie, że to mój jakby wkład, bo to cała drużyna nie jechała, nie tylko ja. I zawsze ja byłem najlepszym jakby zawodnikiem, tylko może być... Dorzucałem punkty i to zaprocentowało na pewno, ale to chodzi jednak, wydaje mi się, o całą drużynę. Ale dorzucałeś punktu, ale tych punktów było naprawdę sporo, bo z ostatnich kilka spotkań to było po 7-8 punktów, byłeś jednym z liderów drużyny. No zgadza się, play-offy mogę zaliczyć do naprawdę udanych tych zawodów jakby w mojej karierze, bo dobrze się pokazałem i mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości. Kilka słów dzisiaj o tej fecie z kibicami, w ogóle atmosferze. Bardzo przyjemne przyjęcie, podziwiam i naprawdę pozdrawiam serdecznie tych kibiców najbardziej wytrwałych, bo musieli się naczekać w tym deszczu, ale pokazali, że naprawdę zależy im na nas, więc jeszcze raz dziękuję za cały sezon.